Po raz pierwszy w swojej historii Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wydało płytę Pieśni Getta. Materiał z płyty został już w części zaprezentowany podczas otwarcia apteki pod Orłem. Projekt został zrealizowany przy ścisłej współpracy dwóch ekip, zespołu muzycznego i twórców wizualizacji. Muzyka, która w tym czasie powstawała, miała naprawdę wiele różnych funkcji. Jedną z nich była dokumentacja tego, co się dzieje dookoła i to jest ta kategoria tych smutnych pieśni, ale były też inne, te, które miały podbudowywać, te, które miały dodawać otuchy, te, które miały pobudzać do walki, pieśni partyzanckie, pieśni bojowe. Tutaj ważna jest treść i ważna jest melodia, ponieważ to są te takie czytelne ślady, które zostały po czasie Holokaustu, po wojnie. I stąd nie kombinujemy w sferze różnorodności form i stylów w naszych wykonaniach. Chcemy to w sposób czysty, przekazowy stworzyć. Na początku musieliśmy porozumieć się z muzykami, gdyż wiadomo, że nie rozumieliśmy, o czym są te utwory, bo są widzisz. Potem próbowaliśmy wspólnie z muzykami znaleźć jakiś wspólny język wyrazu, znaczy no jakieś zabiegi symboliczne. W zasadzie główną inspiracją, jeśli chodzi o sam wyraz taki graficzny, no to były wycinanki żydowskie. Jeśli chodzi o kolorystykę, to towarzyszyła nam taka główna myśl, że przede wszystkim nie chcemy mówić o Holokauście, o getcie, o życiu w czasie wojny w sposób czarno-biały, czyli tak, w taki sposób, jak jesteśmy uczeni historii po prostu. Kolor żółty i niebieski, żółty odpowiedzialny za człowieczeństwo człowieka w kulturze żydowskiej, niebieski kolor Boga, on się pojawia tam w kilku naszych wizualizacjach. No, w zasadzie myśl przewodnia była taka, żeby to nie było czarno-białe. Pieśni Getta to dwie płyty, DVD i audio wraz z opisem projektu.